Lotnisko JFK. Celnicy prześwietlają paczki z produktami spożywczymi z Meksyku. Mój ojciec przepracował jako celnik 32 lata. Od dziecka chciałem się tym zajmować, szukaniem narkotyków i przemycanych towarów. Zawsze jestem czujny. Szukam paczek, które są mocno napakowane. 90% to rzeczywiście przesyłki z jedzeniem od rodziny, smakołyki od babci, ale musimy mieć pewność. Ciekawe, co tu mamy. Bardzo ciężka paczka. Nie puszczę jej dalej, nim się nie upewnię, że wszystko jest w porządku. Ta? Tak, otwórz ją. Przeglądamy paczki, otwieramy pojemnik. Może będziemy mieli szczęście. Szefie? Chyba coś się znalazłem. Lotnisko JFK. Szefie, chyba coś się znalazłem. Celnik odkrywa podejrzany towar w przesyłce z jedzeniem z Meksyku. Nie wygląda jak tamales. Podejrzane. Zaraz wszystko sprawdzimy. Zrobimy testy. Ukrywają kontrabandę w dużych pojemnikach na żywność. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda w porządku. Przemytnicy liczą, że nabierzemy się na ich sztuczki. Zacznij od tych. Zrobimy test. Są zaklejone brązową taśmą. Coś jest na rzeczy. To nie są tamales. Przeprowadzamy szybki test na obecność narkotyków. W połączeniu z odczynnikiem powinniśmy uzyskać beżowy kolor. I proszę. To heroina. Jeden, jak nie 2 kilogramy. W laboratorium przeprowadzimy bardziej szczegółowe testy. Każdą paczkę musimy dokładnie przejrzeć. Zdarza się, że kokaina jest zmieszana z heroiną, dlatego musimy wszystko dokładnie zbadać. Lotnisko w Miami. Wewnętrzna służba bezpieczeństwa. Paczki wysłano z Wysp Dziewiczych na adres w Miami. Rentgen wykazał jakieś wewnętrzne anomalie. Są zamknięte, spróbuję otworzyć. W środku jest ciasto z lukrem. Pachnie ciastem marchewkowym. To chyba kokaina. Mają swój znak identyfikujący kartel. Teraz następna. Też narkotyki. I ten sam znak. Całość jest własnością jednej organizacji przemytniczej. Niezwykłe. Od kiedy służę w Miami, nie widziałem przemytu w cieście. Są pomysłowi. Zważymy to.
4 kilogramy. Kilogram jest wart jakieś 28-30 tysięcy dolarów. Dziś nasz agent spróbuje dostarczyć przesyłkę. Chcemy poznać adresata i stopień jego zaangażowania. Funkcjonariusze CBP sprawdzają pasażerów lotów z Jamajki w poszukiwaniu kokainy. Ma pani jedzenie, alkohol, tytoń? Nie. Dzieci mi zabroniły. Ma pan rodzinę na Jamajce? Tylko przyjaciół. Ktoś dał panu coś do przewiezienia? Nie. Sprawdzimy pani bagaż. Walizka tej kobiety była owinięta folią. Zwykle robi się tak z ciężkimi torbami, a ta była lekka. Jak długo tam pani była? Po otwarciu torby kobieta zaczęła się bardzo denerwować. Zwłaszcza gdy zauważyliśmy paczki z kawą. Jej zachowanie wskazywało, że coś jest nie tak. Officer Mills. Cocaine. To kokaina. Come with me. Proszę za mną. Funkcjonariusze CBP zatrzymują kolejną osobę podejrzaną o przemyt kokainy w kawie. Kobieta miała ze sobą dwie torby. Główna walizka była owinięta folią. W środku były dwie paczki z kawą. Otworzyliśmy jedną z nich i natychmiast wyleciał z niej biały proszek. Zbadamy próbkę. To kokaina. To od niedawna moda w Atlancie. Dwójka podróżnych z tego samego kraju, zmierzających do różnych miejsc w Stanach, ale lot ten sam. Zważmy to. Kilogram 520 gramów. Wypełnimy dokumenty i przekażemy zatrzymaną HSI. Nasza praca wymaga skrupulatności. Ktoś powie, że trzy paczki od kawy to niewiele, ale gdy taka ilość trafi do dystrybucji, może poważnie zaszkodzić. Zatrzymana nie przyznała się do posiadania zakazanej substancji z zamiarem jej dystrybucji. Czeka na proces. Funkcjonariusz CBP sprawdza transport bananów, które mają trafić do niewielkiego sklepu. W porządku? To wszystko. Dzięki. Szukamy nieprawidłowości. Zauważyliśmy, że część kartonów ma napisy, a część jest gładka. Wezwaliśmy funkcjonariusza z czem. Zobaczymy, czy coś wyczuje. Czysto. Dobra robota. Prześwietlimy pusty kontener. Chcemy sprawdzić, czy niczego w nim nie ukryto. Kiedy były w nim kartony, nie widzieliśmy wszystkiego. Tutaj czysto.
Widać paczki. Jeden z funkcjonariuszy zauważył nieprawidłowości. Z przodu widać coś, co wzbudziło nasze podejrzenia. To regularne obiekty ukryte w podłodze. Dobra robota. Przód jest zakurzony, ale tutaj jest czysto, widać łączenie. Być może tędy da się dostać do skrytki. W porządku. W tym miejscu chyba nic nie ma, ale tutaj dźwięk jest inny. A powinien być taki sam. Wydaje się, że ktoś przerobił ten obszar. Widać spawanie. Ktoś próbował zamaskować je brudem. Na prześwietleniu widać nieprawidłowości po obu stronach, a dźwięk to potwierdza. Zaczynajcie. Często zadajemy sobie sporo trudu, ale nic nie znajdujemy. Kiedy w końcu uda nam się udaremnić przemyt, czujemy ogromną satysfakcję. Mam coś. Są tutaj. Czuję zapach. Załóżcie maski. Funkcjonariusze CBP próbują dostać się do paczek ukrytych w kontenerze. Dało mi się. Zaraz dostanę się do środka. Udało się. Pierwsza paczka. Widać ślady spawania. Przetestujemy zawartość. Tyle wystarczy. Zazwyczaj takie substancje są dość stężone. Szybko poszło. Kokaina. To nam wystarczy. Wydostaniemy resztę paczek i zajmiemy się kolejnym kontenerem. Skontrolujemy go. To będzie długie popołudnie. Zgadza się? Dobra robota.